Dzień dobry Państwu. Dziś będziemy rozmawiać o tym, co dzięki postępowi nauki wiemy o odczuciach zwierząt gospodarskich, które poddawane są różnym procedurom w procesie ich chowu. Jak mówimy o chowie zwierząt, to zwykle mówimy o aspekcie ekonomicznym. Widzę dyskusję, jaka się teraz toczy w Polsce. Drugim takim aspektem jest, jak chów wpływa na środowisko. No a trzecim, bardzo mało znanym i mało poruszanym, to jest główne podmioty czy przedmioty chowu zwierząt, czyli zwierzęta same. Co one czują? I co dzisiaj wiemy o tym i skąd wiemy, co czują w procesie chowu? I poprosiliśmy do naszej rozmowy i zaprosiliśmy panią Jolantę Łapińską, behawiorystkę, która też jest lekarzem weterynarii i która zajmuje się właśnie tymi aspektami. Pani doktor, dzień dobry. I może zaczniemy od tego, skąd w ogóle wiemy i co dzisiaj wiemy o odczuciach zwierząt. No bo tak na przestrzeni wieku było podejście tam, bardzo różne zwierzęta były traktowane przez Kartezjusza jako przedmioty, maszyny, które w ogóle nie mają żadnych odczuć, tak, w związku z tym robiono jakieś publiczne wiwisekcje, krojono te zwierzęta na żywo, tak, żeby i stwierdzono, że one nie czują. Potem w parlamencie brytyjskim był ten przypadek konia, żeby uchwalić uchwałę w końcu, któryś tych parlamentarzystów tego konia przeprowadził i tak, więc takie pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to skąd my wiemy, jak nauka do tego doszła, że zwierzęta odczuwają to wszystko, co im my, czyli co? No, mamy to szczęście, że w dzisiejszych czasach odbywa się bardzo dużo badań, prowadzonych jest bardzo dużo badań na temat właśnie odczuwania emocji poprzez zwierzęta, czucia bólu, cierpienia u zwierząt i takie najbardziej znaczące badanie, które już obaliło wszelkie wątpliwości, miało miejsce na Uniwersytecie w Budapeszcie. To badanie było na psach, nie na zwierzętach gospodarskich, a wynikało to z tego, że psy najłatwiej jest wyszkolić, ponieważ badanie polegało na tym, na badaniu rezonansem magnetycznym. W badaniu brały udział psy, które były przygotowywane przez rok czasu. Uczone były leżeć bez ruchu, oczywiście pozytywnymi metodami. Po takim długim leżeniu właśnie w tej tubie rezonansu były nagradzane. I ten trening pozwolił nam potem na przeprowadzenie badania. Badanie polegało na tym, że wzięło w nim udział kilkunastu ludzkich wolontariuszy, chętnych i porównywano wyniki ich rezonansu do rezonansu uzyskanego u psów. Założenie było takie, że badano, czy w czasie sytuacji, które pobudzają ludzi i zwierzęta emocjonalnie, jakie obszary mózgu są pobudzane, czy są u zwierząt pobudzane obszary mózgu, co wskazywałoby na to, że zwierzęta odczuwają emocje. I zastosowano tutaj na przykład dźwięki, odtwarzano różne dźwięki, szum miejski, odgłosy zwierząt, a też głos właściciela danego psa, osoby bliskiej temu psu. I u każdego psa na dźwięk głosu właściciela pobudzany był ten sam obszar mózgu odpowiedzialny za emocje. Podobnie jak u ludzi, to się odbywa w ten sam sposób. No i to badanie potwierdziło już definitywnie, że zwierzęta odczuwają emocje. To, co było wiadomo wcześniej, bo każdy, kto ma do czynienia ze zwierzętami, widzi, że one czują strach, że one czują radość, że się boją, że się potrafią cieszyć, unikać złych sytuacji. I każdy, kto ma bliższy związek ze zwierzętami, nie ma oczywiście wątpliwości. Niemniej jednak ważne to było, żeby potwierdzić to badaniami naukowymi, żeby były niepodważalne fakty i oczywiście teraz takie są. Także nie mamy wątpliwości, zwierzęta odczuwają emocje w taki sam sposób jak my. Czy ból też?
Ból też, oczywiście ból jest inną sprawą. Różnica polega na tym, bo zwierzęta tak samo jak my odczuwają ból, takie same następują reakcje w organizmie na skutek odczuwania, na skutek jakiegoś bodźca powodującego ból. Różnica polega na tym, że zwierzęta ukrywają ból. To jest taki mechanizm, który pozwala w przetrwaniu. Jednostka chora, jednostka słaba jest narażona na niebezpieczeństwo, na atak drapieżnika. W związku z tym zwierzę robi wszystko, żeby nie pokazać, że coś mu dolega. Natomiast ludzie ból manifestują. Chodzą, opowiadają wszystkim, jak boli głowa, w krzyżu strzyka i tak dalej. Tak, to jest ta różnica. Natomiast przeprowadzono takie badanie, były buchaje, które były kastrowane. Oczywiście tam nie zastosowano pooperacyjnie żadnych leków przeciwbólowych. I one były w pomieszczeniu, gdzie nie było człowieka, były ustawione kamery. I na tych filmach było widać, że one cierpią bardzo z bólu. Natomiast w momencie, kiedy do pomieszczenia wszedł człowiek, one zaczynały się zachowywać tak, jakby im nic nie dolegało. Po prostu ukrywały ten ból. Stąd to może być mylące i wielu ludzi uważa, że zwierzęta bólu nie odczuwają. Jest to nieprawda. Odczuwają tak samo jak my, takim samym natężeniem, tylko ich zachowanie, reakcja jest różna. No, może przejdźmy w takim razie do chowu. Tak? I zajmijmy się poszczególnymi zwierzętami w procesie chowu i tym, co im w cudzysłowie robimy. Tak? Zacznijmy może od krów. Jeśli chodzi o krowy, to czy w ogóle bydło mamy krowy mleczne, no i krowy mięsne tak zwane. To może coś. Jeszcze zanim może jeszcze przejdę do krów, powiem parę słów ogólnie, bo behawioryzm związany jest z zachowaniem, etologia to jest nauka badająca zachowanie też, ale to jest bardzo ściśle połączone z tak zwanym dobrostanem. Dobrostan to jest stan, taka jest definicja, stan zdrowia fizycznego, psychicznego, osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku naturalnym. I u nas w prawie nie istnieje koncepcja dobrostanu, u nas jest tylko takie określenie minimalne warunki utrzymania, które określa ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku z późniejszymi zmianami. Ale dobrostan opiera się o koncepcję pięciu wolności. Wolność od głodu i pragnienia, wolność od niewygody, od bólu, ran i chorób, od stresu i lęku i wolność wyrażania naturalnych zachowań. I to, w jakim stopniu te wolności są realizowane, świadczy o tym, jaki poziom dobrostanu ma dane zwierzę. I to oczywiście wpływa na jakość jego życia, na poziom jego życia. Jeśli chodzi o krowy, no to tutaj jest parę takich ważnych punktów, które wpływają na ich dobrostan. Przede wszystkim różne typy obór są w tej chwili preferowane wolnostanowiskowe, czyli to są takie, gdzie są korytarze, gdzie są stanowiska do karmienia krów, ale też są stanowiska, na których krowy mogą leżeć. One powinny być odpowiednio duże, powinny być wysłane ściółką, ponieważ krowy dużo czasu dziennie spędzają leżąc. Zbadane jest, że niechętnie kładą się na wilgotnej ściółce. One powinny te miejsca być suche, komfortowe, tak żeby krowy mogły komfortowo tam leżeć. U krów mlecznych no problemem jest oczywiście oddzielanie cieląt od matek. To jest bardzo stresujący moment zarówno dla cieląt, jak i dla matek. I badania pokazują, no, że im wcześniej to się robi, tym jest lepiej. Potem takie cielęta trzymane są w takich zagródkach pojedynczych przez pewien czas, natomiast potem powinny być połączone w grupy, nie powinny, tu jest inny przykład takich zagródek, dlatego że krowy są
zwierzętami społecznymi. I ważne, żeby żyły w grupach. One nie mogą być pojedynczo. Jeżeli są oddzielone, to tak, żeby przynajmniej widziały inne osobniki. To jest dla nich bardzo ważne, bo to bycie w stadzie, bycie w grupie społecznej daje poczucie bezpieczeństwa i jest istotne. Innym czynnikiem krów są kulawizny, które dwa takie właściwie procesy, które są bardzo bolesne. Jedno to jest zapalenie wymienia, drugie kulawizny. Zapalenie wymienia, no się leczy, wiadomo, bo to nie można od takiej krowy brać mleka, więc to się szybko leczy. Natomiast z kulawiznami jest problem, nie wszyscy to leczą. Natomiast każda kulawizna oznacza ból. Jeżeli krowa nierówno obciąża wszystkie kończyny, to oznacza, że jedną oszczędza, bo ją boli. To też trzeba mieć tego świadomość. I jeśli chodzi o krowy, ja w ogóle bardzo Państwu polecam taki dokument, który tu mam. To jest instrukcja głównego lekarza weterynarii dla lekarzy weterynarii w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt. I tu jest bardzo szczegółowo opisane, na jakie aspekty lekarz weterynarii powinien zwrócić uwagę podczas tej kontroli. I też jest bardzo dobra sprawa, są różne przepisy prawne, ustawy, rozporządzenia, na których ta instrukcja się opiera. Też tu są podane wielkości przestrzeni, jaka jest wymagana na jedną krowę, szerokości korytarzy, szerokości miejsc spoczynkowych, wysokości, na jakiej powinna być podawana pasza. Wszystko jest bardzo dokładnie opisane i myślę, że stosowanie tych przepisów w życiu no, znacząco poprawiłoby sytuację. Ale chciałbym zapytać też o to, czy w tym procesie chowu, tak, jak zwierzęta, na przykład krowy mleczne, są poddawane no, różnym procedurom, to mówiliśmy, tak, oddzielanie cieląt, tak, ale jak, czy na przykład pasza, tak? Krowa to jest zwierzę, które lubi chodzić po łące i przeżuwać. Tak? Jak, a jak, oczywiście. I co się dzieje, jak ona nie może chodzić po łące? No bo wiemy, że jakaś część, nie wiem, połowa czy jedna trzecia polskich krów w ogóle nigdy nie wychodzi z ogrodu. Tak? Dostaje paszę bardzo treściwą i nie może przeżuwać. Jak, to nie jest tak, że dostają paszę treściwą, nie mogą przeżuwać. One muszą przeżuwać, bo inaczej by po prostu nie żyły, więc pasza jest dostosowana. Niemniej jednak chodzi o to, że oczywiście, że łąki są dużo lepsze. Dlatego, że jeżeli krowa stoi w oborze cały czas, no to ona stoi non-stop na tej knojowicy. Tak? W związku z tym są problemy z racicami. Jak ona wychodzi na łąkę, to ona przesusza, nie stoi cały czas w tej gnojowicy, tak? Chodzi po suchej trawie. Może realizować naturalne swoje zachowania. Może się przemieszczać, może się ocierać o korę drzew, które rosną na pastwisku. Oczywiście no, w oborach takich, w których krowy nie wychodzą, trzeba się starać zapewnić możliwość realizacji tych zachowań, na przykład poprzez instalowanie czochradeł, które pomogą się tym krowom tam czochrać i wycierać. To jest dla nich bardzo, bardzo ważne. Też osoby, które zajmują się chowem krów, mówią, że właśnie po takim czasie oddzielenia krowy od stada na czas wycielenia, jak krowa wraca do tego stada, to ona przede wszystkim idzie do tego czochradu. To jest dla niej bardzo ważne. Więc kluczowe jest, jakie byśmy nie mieli zwierzę, żeby mieć wiedzę na temat naturalnych potrzeb, naturalnych zachowań i umożliwić realizację tych zachowań, żeby przetrzymywać te zwierzęta z poszanowaniem dla ich naturalnych, gatunkowych potrzeb. No bo to jest tak, jakby nas ktoś przetrzymywał w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie nie ma żadnych przedmiotów ani niczego, nie moglibyśmy realizować żadnych naszych
zachowań. Nie moglibyśmy zobaczyć, obejrzeć telewizji, nie moglibyśmy przeczytać książki, nie moglibyśmy posłuchać radia, nie moglibyśmy z nikim porozmawiać. To mniej więcej tak wygląda, tak? Można to porównać. I kluczowa jest umożliwienie, oczywiście, odpowiednie żywienie, walka z bólem i z chorobą, minimalizacja lęku, stresu. Też te instrukcje, o której mówiłam, jest dokładnie podane, jakie kąty przy przepędzaniu zwierząt, czyli pod jakim kątem podchodzić do konkretnego zwierzęcia, żeby powodować jego ruch naprzód, a pod jakim kątem podchodzić, żeby spowodować, żeby się na przykład zatrzymało. Tak? To wszystko jest tam podane, więc ta wiedza jest. Są badania, tylko po prostu trzeba to wdrożyć, trzeba to stosować i też właśnie znać potrzeby gatunkowe i umożliwić ich realizację, bo to jest największy problem. My po prostu trzymamy te zwierzęta w takich warunkach, że taka krowa nie może być krową, no tylko po prostu jest taka bardzo, bardzo złożona. Tak, a jeśli chodzi o produkcję mleka, krowa mleczna, czy jest tak, że ona może cierpieć na skutek tego, że jest fabryką mleka i ma duże wymię i jest, nie wiem, późno dojona, niedojona? No tak, oczywiście, mówiłam o tym zapaleniu wymienia. Są też krowy, które mają ekstremalnie duże wymiona, które praktycznie no, uniemożliwiają im poruszanie się. W takich przypadkach powinno się zakładać takie fartuchy na wymię, żeby trochę odciążyć to i też żeby nie dochodziło do uszkodzeń wymienia. No, myślę, że sama produkcja mleka nie jest problemem dla krowy, bo to jest naturalny proces, który się odbywa. Natomiast no właśnie skala tego i myślę, że no w tej kwestii to głównie ból spowodowany zapaleniem wymienia i przy tych dużych takich wymionach po prostu uszkadzanie tkanki. Chciałem zapytać o taką, bardzo często widzi się krowy no, takie brudne po prostu. Czy one to jakoś odczuwają, czy jak są czyste, a jak są takie upaprane całe w poborniku, jak wychodzą na łąkę? Każde zwierzę gdzie indziej się załatwia, gdzie indziej je. Krowy będąc na pastwiskach, one no, nie kładą się w swoich odchodach. Więc zmuszanie ich, często to wynika właśnie, no po to są te czyste miejsca do leżenia ze ściółką, żeby krowy nie kładły się w tych odchodach. Jeżeli one są niewygodne, niedopasowane, czy coś jest z nimi nie tak, to krowy kładą się wtedy w tych korytarzach przepędowych, no w tej gnojowicy. I oczywiście nie jest to dla nich komfortowe, i jeżeli krowy są brudne, to świadczy o tym, że one mają no, nieprawidłowe warunki. Tak? Bo jeżeli mają te miejsca takie do leżenia, powinny być albo wysypane piaski, w sumie krowy najbardziej lubią piasek, albo trociny, albo słoma w odpowiedniej ilości. Jeżeli te miejsca są odpowiedniej długości, także krowa leżąc, nawet jak wydala kał, to poza to miejsce do leżenia na tym korytarz, no to wtedy one nie są brudne. Natomiast jeżeli zmuszane są no, albo poprzez brak wystarczającej ilości tych miejsc, albo poprzez nieprawidłowość jakąś wynikającą z tych miejsc, no to wtedy kładą się w tych korytarzach. I to świadczy o tym, że jest coś nieprawidłowo. A jeśli chodzi o bydło mięsne, które jest hodowane, no bo o krowach mlecznych mówiliśmy, prawda, że one stoją, są dojone, mają mieć te odpowiednie warunki zapewnione, ściółkę, żeby mogły się położyć, tak, przeżuwać. Jeśli chodzi o bydło mięsne, czy też są takie warunki chowu? No tam są w sumie lepsze, no bo one więcej wychodzą na łąkę. Natomiast w Polsce nie ma takich licznych hodowli krów mięsnych. Raz krów mięsnych. Raczej to jest tak, że u nas idą do rzeźni te krowy mleczne, jak już przestają mieć odpowiednią wydajność, no to się wtedy je wysyła
do rzeźni. No, takim krajem, który słynie z chowu krów mięsnych jest na przykład Argentyna, tak? Ale tam udręką tych zwierząt są te transporty. Do dojdziemy, tak? Które i właśnie na statkach, że one są na podłogach rusztowych, więc te na górnych poziomach po prostu wydalają na te na niższych. No to jest po prostu dramat tych zwierząt i polega na ich transporcie. Ja rozumiem, że dopóki krowy, bo o nich mówimy na razie, są w gospodarstwie, tak, no to jest w miarę jeszcze dobrze, jak są zapewnione te warunki. Tak? Jak jest odpowiedzialny hodowca, to wtedy chów może być prowadzony w sposób minimalizujący stres, ból. Tak, oczywiście też stało osoby do opieki. Krowy są bardzo takimi spokojnymi zwierzętami i można właśnie rozpoznać po tym, że wszystko jest dobrze, jeżeli jest cisza. Mhm. Tak, jeżeli one nie ryczą, jest cisza, są spokojne, to znaczy, że czują się dobrze. Czyli jak słychać w oborze tylko to przeżuwanie takie i chrumkanie, jak ktoś spał kiedyś na sianie na górze, albo ledwie krowy, no to zna ten odgłos. Tak, to tak wtedy... tylko to jest tak, że krowy najpierw, to są przeżuwacze, najpierw jedzą, tak. Czyli tak trochę tylko rozdrabniają tą paszę, po czym kładą się i wtedy zaczynają, jest taki odruch regurgitacja, czyli zwrot tej treści do jamy ustnej i zaczynają to przeżuwać. Mhm. Tak, więc one przeżuwają leżąc, stąd muszą dużo leżeć. Tak. Ale rozumiem, że wtedy jak jesteśmy w oborze i słyszymy, jak one spokojnie przeżuwają i nie ma tam jakiegoś strachu, ruchu, nie, to możemy powiedzieć, że w miarę jest dobrze. Tak, krowy też są zwierzętami hierarchicznymi, więc też na przykład włączanie nowych osobników do stada też jest bardzo stresującym takim momentem. Też indywidualne stanowiska takie do jedzenia też ograniczają stres niż taka otwarta przestrzeń. W sensie takim, że są przegródki, tak, że krowa podchodzi, wkłada głowę do przegródki. Jest lepiej niż jak tych przegródek nie ma, bo wtedy nie dochodzi do jakiejś tam agresji między poszczególnymi osobnikami. No, ta hierarchia, ja pamiętam, parę razy mi się zdarzyło być u takich średniej, nawet małej wielkości, 30 krów, jak przychodziły z pastwiska, jaka jest kolejność, jak one pilnują kolejności wchodzenia do obory. To jest po prostu aż uderzające, jak się przepuszczają i każda wie, kiedy ma wejść. Tak, podobnie jak wchodzą też w to miejsce, gdzie jest dojenie, tak? Bo to z reguły one wchodzą w takie miejsce, tam są takie korytarze, one stoją tyłem i tam pracownik chodzi i podłącza te safki, tak? To też oczywiście wszystko jest w porządku, wszystko się odbywa spokojnie i właśnie chodzi o to, żeby był taki spokój, tak? No też obserwowałem też często, jak przyjeżdżała dojarka na łąkę, tak? I krowy wtedy przychodziły i też stały czy po kolei czekały właśnie na swoje kolej do jej. Ale to dojenie to im przynosi ulgę, więc one czekają, jak są długo niedojone, no to właśnie ryczą, tak? Domagają się, że już czas dojenia. To, jak było lądowanie aliantów w Normandii, to ci żołnierze amerykańscy, często pochodzący z rolniczych rodzin, to po prostu w ich wspomnieniach jest często to dramat tych krów, które chodziły za nimi, żeby Normandii, żeby je wydoić, tak? To w wielu pamiętnikach też się przewidzi. Czyli wszystko jest dobrze, dopóki krowa stoi w oborze i ma zapewnione te warunki, jest w miarę dobrze. Ale przychodzi moment, kiedy przyjeżdża samochód i skupuje bydło, tak? I to mięsne. I co wtedy? Bo wtedy chyba zaczyna się dramat. Wtedy się zaczyna największy stres, tak? Bo i przepędzanie, i transport, i... No, krowy trafiają do rzeźni, więc tam stoją w tej rzeźni, ubór zwykle jest z samego rana, więc stoją tam przynajmniej całą noc. No i sam ten ubór, tak? Krowy mają świadomość, gdzie jadą, mają świadomość, gdzie są i po co są. I one oczywiście wtedy cierpią. Co więcej, wtedy to jest bardzo stresujące dla krów, wydzielają się lawinowo hormony stresu, i
No i to jest wręcz taki moment, że organizm wie, że się przygotowuje na śmierć i zachodzą w nim procesy takie szykujące się na śmierć i odpowiednia ilość substancji, na przykład właśnie bardzo duża ilość kortyzolu, bardzo duża ilość kwasu gamma aminomasłowego jest wydzielana i no to nawet pod tym kątem to mięso nie jest zdrowe. Pod tym kątem patrząc, pod kątem zdrowotnym. Z uwagi właśnie na ten stres, który zwierzę przeżywa przed śmiercią. Czy są jakieś próby albo regulacje, które ograniczają ten ból czy strach zwierzęcia w czasie transportu? I nie chodzi o to, żeby tutaj szczegółowo wymieniać, tylko jakie są tendencje? No, tendencje są takie, żeby minimalizować transport, tak, żeby nie wieźć przez całą Europę żywych zwierząt, tylko zabijać je w lokalnych uboniach i wieźć mięso, ale oczywiście to są dużo droższe procesy, w związku z tym... Droższe jest wożenie mięsa niż żywej krowy, tak? Tak, tak, tak. Niemniej jednak, no, patrząc na dobrostan zwierząt, tak powinno być to zorganizowane, że w lokalnych ubojniach one są wbijane i przewożone z mięsa. Chciałbym zapytać jeszcze o kwestię taką drażliwą bardzo, o ubój rytualny, no bo tutaj niektórzy bronią się tym, że ubój rytualny jest o wiele bardziej humanitarny niż ubój z ogłuszaniem. No, nie jest humanitarny, no bo jednak ogłuszenie powoduje, że w czasie zabijania, czyli w czasie, kiedy przecinamy tętnicę, to zwierzę nie jest świadome. Tak? Natomiast w tym uboju rytualnym jest takie machiny odkręcane do góry nogami, co też jest bardzo stresujące. No i ono kona z pełną świadomością. I kilka minut, rozumiem. Tak? Kilka minut z pełną świadomością, tak. To zastanówmy się, czy my byśmy chcieli z pełną świadomością, jak nam ktoś tu detnie tętnicę, mieć świadomość tego, widzieć to, czy raczej nie. Tak, no właśnie. No to tyle o krowach w tym chowie krów, rozumiem, tak? Czyli dobry, jak odpowiedzialny hodowca dba o to, o czym tu powiedzieliśmy. Tak, główny problem jest z transportem i ubojem, trzymaniem krów całą noc przed ubojnią, gdzie one jedzą. Jak można opisać procesy cierpienia takiej krowy, która stoi i czeka na śmierć, przywiązana przed ubojnią, na przykład cały dzień. Już mówiliśmy, że to wydziela się kortyzol, tak, ale jeśli chodzi o takie procesy psychiczne, no to rozumiem, że to jest... Ja tu wejdę w słowo. Pamiętam z moich studiów, bo mieliśmy zajęcia w rzeźni. To były zajęcia akurat z położnictwa, gdzie uczyliśmy się poprzez badanie rektalne wymacywać jajniki, określać fazy cyklu, inseminować i równolegle z nami był też taki kurs inseminatorów, gdzie przyjeżdżali właśnie rolnicy, którzy uczestniczyli w tym kursie. No i oczywiście tam tych krów była określona ilość i jeżeli każdy z obecnych kursantów zrobił te ćwiczenia, oczywiście na początku ludzie nie wiedzieli ani jak, ani co, to ta krowa miała kilkukrotnie przebitą tą macicę do jamy odszczepnowej, tam po prostu się lała krew i to właśnie też pokazuje takie przedmiotowe traktowanie tych zwierząt. Tam pracują ludzie w rzeźniach, no, którzy, to jest tak zwana zalegalizowana przemoc. I badania pokazują, że w miasteczkach, w których są rzeźnie, jest dużo więcej przemocy wśród ludzi, przemoc domowa, przemoc wobec dzieci, niż w miasteczkach, gdzie tych rzeźni nie ma. Więc to, jaki sposób pracy, znaczy w sensie, jaki zawód ci ludzie wykonują, wpływa na ich psychikę. I oni z czasem stają się coraz mniej empatyczni, coraz bardziej brutalni
i coraz bardziej brutalnie te zwierzęta traktują. Więc to nie jest miło, gładko i przyjemnie, tylko tam po prostu no, one są poddawane przemocy ze strony ludzi. Więc o tym aspekcie też należy pamiętać. Czyli rozumiem, że tutaj powinien być jakiś szczególny nadzór czy dobór pracowników, jeśli chcemy... Trudno powiedzieć, no bo to też zmienia się pracować, tak? I ten rodzaj pracy wpływa na psychikę. Znaczy człowiek się zmienia pod wpływem tego. Oczywiście. Powszednieje ten proces. Tak, tak. To jest też taki mechanizm obronny człowieka, który jeżeli nie przestanie na to reagować, no to w pewnym momencie by oszalał. Tak? Więc to też tak jest naturalny proces. Tak? No, żeby się nie załamać psychicznie, człowiek musi się tak... Uodparniać. A to się wyraża tym, że jest coraz bardziej brutalny i zamienia się w agresję, jak rozumiem z tego, co pani mówi. Ale chciałem się zapytać o to, czy były podejmowane jakieś próby łagodzenia tej sytuacji przed ubojem? Znaczy, czy można... To słynna postać Grandin Temple, która osoba chora na autyzm, Amerykanka, która bardzo dobrze rozumiała się ze zwierzętami i na skutek właśnie tego jej autyzmu ona patrzyła na świat trochę inaczej, patrzyła na świat tak jak patrzą zwierzęta i współpracowała z wieloma uboniami, z wieloma firmami, jak na przykład McDonald's w Stanach i wprowadzała taki program minimalizacji stresu. To znaczy, żeby korytarze przepędowe były w kształcie półokrągłym, czyli takim krowy jak się boją, one zaczynają poruszać się po okręgu i wbijają się w taką gromadę, tak? Ale jest ten ruch po okręgu i ruch po okręgu je uspokaja. W związku z tym, żeby te korytarze przepędowe były właśnie po okręgu, żeby nie było, ona na przykład jak szła tym korytarzem i widziała kałuże, widziała, że światło odbija się w taki sposób w tej kałuży, że płoszy te zwierzęta. Była w stanie wskazać, w których miejscach należy wprowadzić zmianę, tak żeby właśnie zminimalizować ten stres. Oczywiście ograniczenie wszelkich takich narzędzi, które są stosowane przy przepędzaniu, jak jakieś tam elektryczne popędzacze, to powinno być, zresztą zgodnie z prawem, nie wolno tego stosować tak po prostu, tylko w wyjątkowych przypadkach, ale ograniczenie tego właśnie stosowania tej przemocy. I oczywiście wiele uboni to wprowadziło i myślę, że z korzyścią dla każdego, nie tylko dla tych krów. Znaczy rozumiem też, że to się może odbijać na jakości mięsa, bo wspomniała pani o tym. Tak? Oczywiście, że tak. No, poza tym mniej uszkodzeń ciała. No, krowy też w panice mogą wyskoczyć z rampy, mogą sobie złamać kończynę. No, może być wiele takich sytuacji zupełnie niepotrzebnych. Tak? Można to wszystko zrobić w sposób spokojny i jak najmniej stresujący. Tylko wystarczy po prostu dowiedzieć się, jak to zrobić i chcieć to zrobić. Chciałem zapytać, zanim przejdziemy do następnych zwierząt, jeśli chodzi o krowy, jak jesteśmy oszukiwani w reklamach? No bo widzimy często krowy, tak, leżą na kanapie. Uśmiechnięte na łące. No w ogóle, tak, cudo jednym słowem. No robimy im po prostu przyjemność, że pijemy mleko, czy jemy pieczeń, tak, wołowa, czy jakieś inne, tak? Ile jest w tym... No tak, no oczywiście to są tak zwane białe kłamstwa, to jest oszustwo. Zresztą wiele dzieci w ogóle nie wie, skąd się mleko bierze, twierdzą, że z kartonu. To też one nie wiążą. Jako narrację, tak? To doświadczenie mleko się leje z kartonu, no to... Tak, nie wiążą tego z krowami. Natomiast tu oczywiście edukacja, no przede wszystkim ja uważam, że żeby poprawić jakość życia zwierząt, trzeba edukować ludzi. I to jest jedyna droga. Znaczy też uświadamiać. No to tyle o krowach. Może jak jeszcze nam się coś przypomnie, to wrócimy. Teraz druga grupa zwierząt
Polsce, nie wiem, zabijamy pewnie około 23-25 milionów świń rocznie. Czyli no, ogromna populacja. Największym producentem świń są oczywiście Chiny, ale w Europie też jest około połowy świń na świecie pochodzi właśnie z Azji. No tam to są warunki szczególnie złe. Natomiast ja myślę, że świnie to z tych zwierząt właśnie takich gospodarskich mają najgorzej. No i właśnie, od samego początku, od urodzenia. To jest tak, że maciory tuż przed wyproszeniem są zamykane w takich klatkach, które ja tutaj pokażę. To właśnie są takie klatki, wielokrotnie nawet za małe, gdzie świnia może się tylko położyć lub wstać, nie może się nawet obrócić i są zamykane w takich klatkach. Około parę dni przed porodem. Natomiast to jest dla świni kluczowy czas, bo świnie, jak czują zbliżający się poród, to one budują gniazdo, znoszą trawę, znoszą rośliny, wyściełają sobie gniazdo i niemożność wyściełania tego gniazda, przetrzymywanie w takiej klatce powoduje przeogromny stres, bo zbliża się poród, świnia nie może się do tego przygotować. Tak? Było zrobione takie doświadczenie w Szkocji, gdzie świnie normalnie, białe domowe świnie były wypuszczone na łąkę i one właśnie budowały sobie gniazda, wcale tych swoich prosiąt nie przygniatały, tak, bo je się trzyma w takich klatkach po to, żeby nie zgniotły tych prosiąt. Ale natura tak stworzyła system, ten mleczny system świn, że świnia wydziela mleko, czyli mleko jest w sutkach, tylko co godzinę przez około 20 sekund. W związku z tym prosiaki podbiegają szybciutko i piją mleko tylko przez 20 sekund. One nie podchodzą co trochę, jak mają chęć i nie piją, tylko wszystkie w określonym momencie mają podbieg. Dlatego przeżywa tyle prosiaków, ile jest sutków, bo jeżeli jest za dużo, to nie mają szansy przeżyć. Tak? I też jest ustawiona taka kolejność, znaczy przyporządkowany jest prosiak do sutka, żeby nie tracić czasu. One, to jest po to zrobione, żeby one przy każdym karmieniu się nie przepychały, nie biły między sobą, tylko każdy pędzi do swojego, bo ma tylko 20 sekund, żeby się nabić. Zrobione przez naturę, tak? Tak, to jest natura stworzyła po to właśnie, żeby one, żeby ich ta maciora nie przygniatała. Natomiast jak ma zrobione właśnie takie posłanie z miękkiej trawy, ze słomy, to się nie zdarza. Tak? Właśnie to badanie z tymi świniami wypuszczonymi na łąkę pokazało, że tam spokojnie one tych prosiąt nie przygniatały. Natomiast tu oczywiście jest czynnik ekonomiczny, bo to ma być wszystko łatwe w obsłudze, tanie, tak? I bez problemu, czyli bez jak gdyby uwzględnienia jakichkolwiek potrzeb gatunkowych tego zwierzęcia, jest to robione w taki sposób, jak jest i nikogo nie interesuje, czy te świnie są, nawet trudno powiedzieć, zadowolone, tak? W ogóle. Bo one prezentują zwierzęta, one potrzebują zajść, one, sposób karmienia świn też jest niewłaściwy, one cały czas głodują, dlatego, że świnia ryje i szuka pożywienia cały dzień. Ryje i coś tam sobie znajduje, tak? Natomiast w takich chlewniach świnie są karmione raz dziennie. Czyli ona zjada wszystko, co ma zjeść błyskawicznie, a potem cały dzień jest głodna. I to sprawia, że raz niemożność realizacji tych naturalnych zachowań, niemożność rycia, brak jakichkolwiek zajęć sprawia, że one zaczynają obgryzać jakieś tam łańcuchy, że zaczynają obgryzać ogrodzenia, że są agresywne wobec siebie, właśnie ta niemożność realizacji naturalnych zachowań. Kolejny, czyli rodzą się te prosiaczki. I teraz zaczyna się dramat prosiaczków. Ponieważ one mają dosyć ostre zęby, to te zęby na początku są przecinane.
Potem knurki są, to jest w przeciągu kilku dni się dzieje, są kastrowane, a ponieważ obgryzają sobie nawzajem ogony, to też są obcinane te ogony. Oczywiście wszystko zrobione bez nieczulenia. Więc to jest potworny ból, który w ciągu kilku dni te biedne prosiaczki przeżywają. No i tu też są robione badania naukowe na świecie, jak właśnie genetycznie, poprzez modyfikację genetyczną sprawić, żeby te zęby były mniejsze, żeby ogony były krótsze, żeby nie trzeba było wykonywać tych zabiegów. I to oczywiście, jak prosiąt jest bardzo dużo, wszystko jest robione taśmowo, tak? Nikt tam nie patrzy, czy go boli, czy nie boli, w jaki sposób, po prostu błyskawicznie się to wszystko robi. Natomiast to się wiąże z ogromnym bólem. Ja na przykład słyszałam taką opinię też odnośnie na przykład obcinania ogonów, że przecież to tylko chwilka, tak? Ale ja zawsze mówię, jak sobie palec siekierą obetniesz, to też jest tylko chwilka, tak? Natomiast całe konsekwencje są dalej, tak? Trwają. Więc to jest tak samo. To się niczym nie różni. Czyli jak tego słucham, to w zasadzie zaczynam zadawać sobie pytanie, co my jemy? Tak, bo właściwie jemy tylko mięso, które pochodzi ze stresu i bólu. No, tak. Nasuwa wniosek. No i rozumiem, że jeszcze z antybiotyków, no bo żeby te zwierzęta utrzymać w zdrowiu, to ja rozumiem, że one są karmione ciągle antybiotykami. No oczywiście jest wprowadzony okres karencji i tak dalej, niemniej jednak tak, szczególnie im większa obsada czy chlewni, czy kurnika, no to tym większe ryzyko chorób i tym trzeba stosować więcej różnych leków. Natomiast co jest niepokojące, to to, że rośnie liczba ludności na świecie i rośnie spożycie mięsa przez poszczególnych ludzi. Wraz z wzrostem liczebności ludzi rośnie liczba psów, kotów. W związku z tym też rośnie to spożycie. I no, musimy coś zrobić, żeby po prostu miliony, biliony tych zwierząt nie cierpiały właściwie codziennie. No, codziennie to jest tak, że przeogromna liczba zwierząt po prostu cierpi. No, jeszcze jest to aspekt, jak to wpływa na środowisko, ale o tym dzisiaj nie rozmawiamy, mówimy tylko o tych zwierzętach. Jeszcze jeśli chodzi o świnie, to przejdźmy do tego momentu, kiedy no, w hodowli jest, czy w tym chowie jest tak, jak powiedzieliśmy, prawda, ten świnia, która nie może, leży w tej klatce, nie może się ruszyć, nie może zbudować gniazda, prosięta, które są kastrowane na żywo, obcinane są ogony na żywo, rozumiem, piłowane czy wyrywane im ząbki, bo tak zrozumiałem. No to są takimi cęgami obcinane. Obcinane, tak. Więc to jest, każde prosie jest unieruchomione, tak, rozwija mu się pyszczek i po prostu jeden z koszmar. A teraz świnie w transporcie. W takim razie, bo przyjeżdża samochód i znowu pakujemy te świnie na samochód i one jadą. W zasadzie to jest przejazd takiego samochodu świniami, to jest jeden wielki krzyk rozpaczy tych zwierząt. Jeśli chodzi o na przykład świnie, to są w tej instrukcji dla powiatowych lekarzy weterynarii szczegółowo to opisane. Są minimalne normy powierzchni na zwierzę, ile może być w jakim boksie, ile może być razem różnych, dotyczących różnych grup, czy loszek, czy knurków, czy macior, ile może być w danym, na danej powierzchni osobników. Natomiast są opisane pozostałe warunki utrzymania. I to jest napisane. Czy zapewniono zwierzętom swobodę ruchu, w szczególności czy świnie nie są utrzymywane na uwięzi.
Czy w przypadku, gdy gospodarstwo utrzymuje 10 lub więcej loch lub loszek, są one utrzymane grupowo od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem porodu? Czy zwierzęta są utrzymywane pojedynczo, czy te zwierzęta, które są utrzymywane pojedynczo, mają zapewniony kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami? Czy świniom zapewniono stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna, koci, materiał manipulacyjny, żeby spełniał swoje zadanie, powinien posiadać następujące parametry. Powinien być jadalny, nadający się do rzucia, nadający się do badania, zniszczalny. W związku z tymi materiałami, które w najlepszym stopniu spełniają powyższe wymagania, to jest słoma i siano. No i potem dodatkowo, że powinny być ten materiał manipulacyjny, czyli taki, którym świnia by się była w stanie zająć. Powinien mieć 4 cechy. Być jadalny, zawierający składniki odżywcze, do rzucia dostarczający informacje takie jak smak, zapach, do badania pozwalający świniom na rycie i zniszczalny, pozwalający na interakcję. Więc to jest wszystko opisane i chodzi tylko o to, żeby żeby to po prostu stosować i egzekwować w czasie kontroli. No tak, ale rozumiem, że jak lekarz powiatowy, lekarz weterynarii ma egzekwować, jak on nie ma w zasadzie żadnej sankcji, tak? Nie może dać... No mandaty wypisuje, mandaty wypisuje. Lekarz weterynarii nie może, lekarz powiatowy nie może wypisać mandatu, moim zdaniem, ale to jest inne. Może? Aha, no to się mylę w takim razie. Jednym słowem, żeby odpowiedzialny hodowca świń, który chce, że tak powiem, wyprodukować, w cudzysłowie, użyjmy tego słowa, dobre mięso, powinien zadbać o to wszystko, co jest tutaj, o czym mówiliśmy. Tak, to są właśnie znowu te potrzeby gatunkowe. No, świnia potrzebuje ryć. Jasne. Potrzebuje kontaktu społecznego, potrzebuje budować gniazdo. No, to są naturalne zachowania. Ale dramat znowu zaczyna się, bo zaczęliśmy mówić o tym transporcie świn. Tak, w czasie transportu. Przyjeżdża samochód, świnie są wpędzane na ten samochód, często przy tym łamią nogi, sam byłem tego świadkiem. Tak, i... Świnie w ogóle z racji na masę, one są, no trzeba bardzo z nimi ostrożnie, dlatego że one mają słabe serce. Mogą bardzo łatwo dostać ataku serca przy takim przepędzie. Też oczywiście tak samo jak w przypadku krów, też są wyznaczone kąty, pod jakim należy podchodzić do świni, żeby spowodować jej ruch naprzód, pod jakim należy podchodzić, żeby ją zatrzymać. To wszystko jest opracowane naukowo i to wszystko można wdrażać. Tylko tak jak mówię, no to niewiele osób wie, niewiele osób stosuje, tylko raczej właśnie metodami siłowymi. Czy są jakieś metody, czy jak powinniśmy postępować, żeby łagodzić stres świni w czasie transportu, czy już w rzeźni? Czy świnia, tak jak krowa, ma tę świadomość, dokąd jedzie, co się z nią stanie? Też, czy... Każde zwierzę ma świadomość, gdzie jedzie, co się z nią stanie, ale no, poprawienie komfortu, czy w czasie transportu, czy właśnie w czasie tego już czekania w rzeźni, właśnie, żeby nawet dać tą słomę, żeby ona sobie mogła poryć, to już od razu poprawia samopoczucie. Więc ta możliwość realizacji tych naturalnych zachowań, ona poprawia samopoczucie. I to jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli będzie stała na gołej podłodze czy w ciasnej klatce, no to nie ma możliwości tego typu zachowań. Ja kiedyś, muszę powiedzieć, wizytowałem taką małą bojnię, gdzie zagroda dla świń była pełna słomy i no jasne, że te zwierzęta miały być zabite, ale do czasu jak tam były, naprawdę no, świetnie się tą słomą zajmowały i kotłowały w tej słomie. Bo u zwierząt jest to, najpiękniejsza cecha zwierząt jest to, że one potrafią się cieszyć chwilą. I to możemy obserwować, tak? Jeżeli weźmiemy taką świnię w fajne błotko, to ona będzie zadowolona z tego, że jest w fajnym błotku, a nie będzie rozmyślała, że jutro jedzie do rzeźni. Tak więc to poprawa jakości
ich życia to jest poprawa każdego dnia. Tak? Jasne. Najważniejsze jest właśnie realizacja tych pięciu Bożych. Tych, które nazwaliśmy na początku, czyli tych pięciu wolności. Tak, wolność od głodu i pragnienia, wolność od dyskomfortu, wolność od bólu i chorób, wolność od stresu i lęku i wolność realizacji, wolność prezentowania naturalnych. No, przejdźmy teraz do drobiu i chowu drobiu. No to, tu są dwie sprawy. Tak, to są kury nioski i brojlery. Kury nioski, no najgorszy z możliwych to jest chów klatkowy, tak, gdzie te kury są ubite w klatkach, tam jest bardzo duże zagęszczenie, znoszą jajka, te jajka są znoszone na taki taśmociąg, który je zabiera. I kura, ja w ogóle uważam i myślę, że słusznie, że ptaki są najdoskonalszymi istotami na Ziemi. One osiągnęły szczyt w rozwoju ewolucyjnym. One są po prostu doskonałe. Obserwując ptaki, właśnie można zobaczyć tą doskonałość. I traktowanie kur jako takich maszyn do znoszenia jajek jest w ogóle strasznym podejściem. Moi znajomi, którzy nie znali się na kurach, kupili sobie parę kur, żeby mieć własne jajka. Tak? I oczywiście zbierali te jajka i te kury zaczęły się między sobą bić. Dopiero i znajomy ich behawiorysta powiedział im, że muszą jajka, co niektóre sobie oznaczyć markerem kropkami i je zostawiać, tak, żeby te kury miały jakieś jajka do wysiadywania. Nie wolno im wszystkich jajek zabierać, bo one się będą między sobą bić o jajka. No one nie znoszą tych jajek w cały świat, nie biegają tylko po to, żeby wysiedzieć pisklęta, tak? Więc zupełnie nie bierzemy pod uwagę tego aspektu. No one siedzą w klatce i znoszą jajka na taśmociąg jak jakaś maszyna produkcyjna. Więc to pokazuje takie właśnie strasznie bezduszne podejście i takie bardzo, bardzo przedmiotowe traktowanie tych zwierząt. Są też farmy takie free range, to jest także jest część. Jest taka hala, gdzie są kury i też możliwość wyjścia na zewnątrz. Ważne, żeby one miały ściółkę, żeby mogły, to są ptaki grzebiące, tak? One muszą grzebać, to jest ich naturalna potrzeba. Natomiast w tych klatkach to one mają siatkę, one nie mają w czym grzebać, po prostu siedzą na siatce, tak? I znoszą jajka na taśmociąg. Tak to wygląda. Z kolei w tym free range są różne rodzaje. Jest także płaska podłoga, ale też są takie, że są takie półki, na które mogą wlatywać i zlatywać. To jest oczywiście fajne, no bo one mogą podlatywać, realizować swoje jakieś tam naturalne potrzeby, ale z kolei nie ma kontroli nad tym, czy któraś ma złamaną kończynę, czy nie ma. Natomiast złamanie jest bolesne, tak? No jak my złamiemy nogę, to boli. No, nie ma innej opcji, tak samo boli tą kurę. Tak? Więc to wszystko oczywiście ma swoje dobre i złe strony. Też czasem dochodzi do kanibalizmu i jak kury nie mają gdzie grzebać, to zaczynają grzebać w sobie nawzajem, wyrywać pióra i tak dalej. W związku z tym też im się przycina koniec dziobu, żeby nie był taki ostry, żeby nie robiły sobie tak dużej krzywdy, tak, żeby te zniszczenia były mniejsze. No i też oczywiście to jest tak, że jak tam komuś się uda uciąć, jednemu więcej, drugiemu mniej, te dzioby są różnie przycinane i to też jest oczywiście i bolesne i stresujące dla kur. I innym problemem, znaczy inaczej, innym tematem są brojlery. Brojlery, one są, jest obsada takiego kurnika, z reguły to jest 25 tysięcy, mniejsze, większe oczywiście, ale one ważą wtedy 40-42 gramy. I one są tam przetrzymywane 6 tygodni. I w czasie tych 6 tygodni one rosną do wagi 3 kg. Czyli powiększają swoją masę 70%. To
to są najszybciej rosnące zwierzęta na świecie. Brojlery. I oczywiście, na czym nam najbardziej zależy, na piersi z kurczaka. Tak? W związku z tym jest taka genetyczna modyfikacja, że te mięśnie piersiowe bardzo się rozrastają. Nie nadążają, jest taka słabość kończyn. No, one nie nadążają w rozwoju za tym przyrostem gigantycznym masy. W związku z tym takie brojlery często w ogóle nie mogą przejść nawet paru kroków. Albo te kończyny sobie łamią. Co więcej, jeżeli obsada, wsadzamy takie malutkie pisklaczki, to mają tam w miarę luźno, no to jak one w miarę tych 6 tygodni rosną, to mają coraz ciaśniej. Tak? One się nie bardzo mają jak poruszać. Ten metabolizm, możemy sobie wyobrazić, że jak w 6 tygodni zwierzę zwiększa 70-krotnie swoją masę, to metabolizm jest bardzo intensywny. Tak? I w związku z tym im jest gorąco. Ptaki chłodzą się, rozkładając skrzydła, tak? I stoją z takimi rozłożonymi skrzydłami, a tam jest tak ciasno, że w ogóle nie ma możliwości rozłożenia tych skrzydeł. Więc warunki życia brojlerów są no, w miarę właśnie, jak one też rosną, to jest coraz gorzej, no bo raz, że są coraz cięższe, te nogi nie mogą dźwigać i dochodzi do złamań, uszkodzeń. Dwa, że właśnie to zagęszczenie powoduje, że no, ani nie mają się jak poruszać, ani nie mają jak właśnie rozłożyć tych skrzydeł i się składać. A to co my jemy w takim razie? To przecież, jeżeli tak szybko to przyrasta, to to jest jakieś, tak jak hodowla, nie wiem, no, z laboratorium jakiegoś. No jeżeli by porównać na przykład ciele, żeby w ciągu 40 powiedzmy kilowe ciele, żeby w ciągu 6 tygodni powiększyło swoją masę, to ono prawie 300 kilo powinna ważyć w 6 tygodni. Tak? To mniej więcej tak to wygląda. Więc taki kurczak brojler, wyjęty jako małe piskle i puszczony na podwórko, to on będzie rósł inaczej, czy... Oczywiście, oczywiście. Tak, tak. Też na przykład są różne... Nie będzie mógł chodzić na przykład na podwórku. Nie, no, na podwórku będzie chodził, na podwórku będzie szukał sobie sam pożywienia, tak? Więc on będzie grzebał, szukał pożywienia i będzie miał tego pożywienia ad libitum. No bo tutaj tak jest, tak? No one mają mieć przyrost. W związku z tym karmy jest w bruk i one nic nie robią, tylko siedzą, jedzą, piją i śpią, tak? To wszystko, co robią. Natomiast tu, jak będzie musiał poszukiwać tego jedzenia, to oczywiście ten wzrost nie będzie taki szybki. I są różne rodzaje karmienia, właśnie takie, że dowoli w tych wielkostawnych chowach albo restrykcyjnych. No i tam w tym restrykcyjnym te kurczaki osiągają wagę do 2,5 kilo, nie 3 kilogramów, no ale jest to takie bardziej, no, ogólnie rzecz biorąc lepsze, tak, i dla kurcząt, i dla wszystkich. Jeszcze transport i ubój kur. Mamy tutaj coś do powiedzenia, bo to jest też, rozumiem, okrutne. Ja, no oczywiście na zajęciach z weterynarii byłam w Ubojni w Drobiu. To jest straszne, że te kury wiesza się za łapki do góry nogami i one jadą, mają pod takie nożyce, które im obcinają głowy. No i jak jest duża kura, no, to czy na przykład mała kura, to obetnie tylko dziobek, nie tą głowę. Może dociąć, może nie dociąć, to jest wszystko mechanicznie i dalej już one jadą do opierzania i tak dalej, więc czasem... Żywe stworzenie pojechać do opierzania, tak? Tak, to się zdarza. To się zdarza. No, wszystko jest tak właśnie bardzo mechanicznie i no, przy tej masie to po prostu nikt nie zwraca uwagi na szczegóły. Czy tutaj są jakieś wytyczne czy tendencje na świecie, żeby no, łagodzić to cierpienie drobiu w tym całym procesie? Oczywiście, że są całe badania i tutaj Europa wprowadza uregulowania. No właśnie, czy na przykład takim dużym krokiem jest wprowadzenie oznakowania jaj, tak, że
jaja z trójką w kodzie na początku, to jest słup klatkowy, czyli ten najgorszy z możliwych. Natomiast jedynka to jest właśnie wolnowybiegowe, ten free range, zerówka to jest ekologiczne, czyli taki organik, to jest po prostu chodzące, grzebiące i zachęcam wszystkich z Państwa do kupowania zerówki. Więc to już jest duży postęp. Też presja konsumentów sprawia, że na przykład jakieś firmy cukiernicze ogłaszają, że oni przestają korzystać z tych jajek z trójką, zaczynają korzystać z właśnie jajek z jedynką, z zerówką, czy na przykład to, że takie sklepy, dyskanty nawet poprowadzały u siebie też jajka zerówki, pokazuje, że ludzie zaczęli zwracać na to uwagę. No, tu jest jeszcze dużo zrobienia, bo na przykład ja bym się spodziewał, żeby na mleku było oznakowanie, czy to jest od krów, które chodzą wolno, czy też żyją tylko w oborach. Tak, no jest, ja widziałam już mleko ekologiczne, ale troszkę muszę doczytać, na czym to polega, bo to, że coś się nazywa ekologiczne, to jest dokładnie opisane w rozporządzeniach europejskich. To musi być tak, że dostawcy paszy mają certyfikaty, że pasza jest ekologiczna, że nawozy są stosowane ekologiczne. Cały taki ekologiczny łańcuch musi być. Natomiast nie czytałam, muszę to sprawdzić, czy to mówi coś w kwestii właśnie chowu, sposobu chowu zwierząt. No, tak samo jako konsument chciałbym wiedzieć, jak kupuję wołowinę, czy ona pochodzi z uboju rytualnego, bo część naszej wołowiny na naszym rynku jest z uboju rytualnego, tak? Czy też pochodzi z uboju z ogłuszeniem, tak? Bo dla mnie to... Ja myślę, że to jest tak, że jeżeli jest spada na przykład zamówienie jakieś z Izraela, no to idzie to na nasz rynek, tak? I tak to wygląda. Ale no miejmy nadzieję, że proponowane zmiany w ustawodawstwie przejdą i że Polska przestanie być taką rytualną wojną świata. No, tam jest zakazane, a wszystko jest sprowadzane do nas. No, znowu znajemy się w pewnym sensie takim ciemnym miejscem na mapie Europy. Pani doktor, a jeszcze konie. No bo konie są też w procesie chowu. Widzimy je często, jak sobie chodzą po łąkach, ale powiedzmy coś o koniach. Konie to jest taki, część traktuje ludzi konie jako zwierzęta towarzyszące, uprawiają rekreację, sport na tych koniach, no część oczywiście jako zwierzęta gospodarskie, mięsne i no też je odpowiednio traktują. Natomiast myślę, że konie głównie, znaczy z koni tu są najważniejsze ich potrzeby i realizacja tych potrzeb. To są zwierzęta, które powinny jeść cały dzień mało energetyczną, wysoko taką włóknistą paszę, po trochu iść i jeść, tak? Czyli cały dzień ruch i jedzenie mało wartościowej paszy. I to są zwierzęta społeczne. To są zwierzęta, które, żeby czuć się bezpiecznie, muszą być w grupie. Jeżeli na przykład konie na pastwisku, można zobaczyć, że konie, cała grupa koni śpi, a jeden stoi i czuwa. Jeżeli konie są trzymane samotnie, pojedynczo, to one nie czują się na tyle bezpiecznie, żeby się położyć na boku i zasnąć sen fazy REM. I po prostu się nie kładą. U koni bardzo często występuje deprywacja snu, bo zamknięte właśnie w stajniach, takich zresztą to u koni sportowych też jest, że nie widzą innych koni, one boją się położyć. Tak? Więc ten problem z deprywacją snu u koni jest bardzo poważny. To, że my je zamykamy w bokach, że one nie mogą chodzić, skutkuje problemami z kopytami, skutkuje kolkowaniem, chorobami przewodu pokarmowego, dlatego że, żeby koń był zdrowy, on musi być w ruchu, on musi mieć swobodny ruch. No i oczywiście ten rodzaj paszy, że dajemy paszę wysoko, taką wartościową, jakieś tam granulaty, mus,
i tak dalej. Trzy razy dziennie siano, które koń zjada przez, nie wiem, 10-15 minut i potem znowu ten koń jest głodny. Znowu nie może realizować tych swoich potrzeb, czyli chodzić i skubać trawy. Więc też w ogóle nie zwraca się uwagi, oczywiście u koni sportowych to chyba jest jeszcze gorzej, dlatego że te konie są warte no, bardzo dużo pieniędzy, w związku z tym każdy się boi, żeby koń sobie czegoś tam nie zrobił. One są zamykane, w ogóle na pastwiska nie wychodzą, jedynie na trening. Trening oczywiście, żeby zmusić konia do skakania przez wysokie przeszkody, czy robienia czegokolwiek. Koń nigdy nie robi tego sam z siebie dobrowolnie, zawsze jest do tego zmuszony, bo gdyby go zapytać, co by chciał robić, to by powiedział, że chciałby chodzić po łące, a nie jakieś cuda wyczyniać na ujeżdżalni. Więc to jest wywieranie presji. I jeżeli owszem, no, one są dlatego, że my na nich jeździmy, że dlatego rozmnażamy, dlatego je mamy. Natomiast bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że by pozwolić koniowi być koniem. Czyli owszem, no, jak pojeździmy sobie godzinę, czy nawet więcej dziennie, żeby resztę czasu on mógł być z innymi końmi na padokach, na pastwiskach zielonych, nie na piaszczystych, i mógł po prostu być koniem. Wtedy to jest zrównoważone i ma to jakiś sens. Natomiast jeżeli ten koń jest pozamykany 23 godziny, wychodzi tylko na godzinę na trening i potem znowu jest zamknięty, to powiedzmy sobie szczerze i otwarcie, jest to znęcanie się. No, nie, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo zawsze mi się wydawało, że konie sportowe to mają najlepiej. No nie. Nie. No, jeśli chodzi o konie na mięso, ja rozumiem, że no, też no, one na ogół dużo chodzą po łąkach, te konie w gospodarstwach, to widać, no, ale czy są jakieś szczególne, czasami to zdarzało się pani widzieć, jakieś szczególne postępowanie, które było okrutne wobec koni. Ja nie mówię oczywiście o samym transporcie. No, najgorszy jest transport. Najgorszy jest transport, oczywiście, że tak. Najgorszy jest załadunek, rozładunek, bo to jest zawsze najbardziej stresujące. Natomiast no, z tymi koni, no, one mają o tyle dobrze, że one chodzą po łące, no bo to jest w miarę tani sposób wyżywienia. To, co jest dla nich niedobre, że często są pojedyncze. Tak? No, konie, jeżeli nie ma drugiego konia, to chociaż koza, ale koń się od razu lepiej czuje w towarzystwie. Natomiast no, tu główny problem to jest właśnie to też takie zaniedbanie. No, wiadomo, tak podobnie jak i u krów, też musi być korekta kopyt, robione regularnie. Widziałam konie bardzo zaniedbane, z bardzo przerośniętymi kopytami, także właściwie nie mogły się poruszać na tych kopytach. No ale to są takie ekstremalne sytuacje, które mam nadzieję nie zdarzają się zbyt często. Ja, żeby tak troszkę zakończenie powiedzieć, taką optymistyczną informację podać, to powiem, że stowarzyszenie, którym współpracuję ostatnio, zostało poproszone przez rolnika, który zawsze wysyłał konie na eksport, znaczy do rzeźni, tak, żeby przejęły tam dwie klacze, których on już na ten eksport wysłać nie może, bo on je tak polubił, że już tych koni nie będzie hodował, a te dwie klacze, mimo że rodzina go ciśnie, on chce już, żeby zostały na dożywocie u niego. Także, no i to stowarzyszenie tam utrzymuje te konie, one są u niego. Także jakiś nastąpił przełom u tego człowieka. Nie powiedzieliśmy jeszcze ani słowa o zwierzętach futerkowych. No to jest największy dramat. To jest największy dramat. Te zwierzęta są też tutaj widzimy na zdjęciu utrzymywane w takich klatkach, gdzie są podłogi, siatki bardzo małe i tam dochodzi do uszkodzeń ciała, dochodzi do autoagresji, że one sobie wręcz odgryzają z powodu stresu części ciała, do stereotypii, czyli że cały dzień chodzą w kółko, kręcą się w zasadzie, bo to nie ma gdzie chodzić, kręcą się w takiej klateczce.
To są naprawdę dramatyczne warunki i no ja zupełnie nie widzę uzasadnienia, bo w dzisiejszych czasach, kiedy no, mamy się w co ubrać, jest tyle nowoczesnych tworzyw, z których robione są ubrania, naprawdę nie wiem, jak trzeba być osobą bezmyślną, nieempatyczną, żeby założyć na siebie futro, a takie futro to jest około 60 norek. Tak, 60 zwierząt jest zabitych, one są gazowane, też można zobaczyć filmy, jak się to odbywa, jak jest gazowanie norek, po to, żeby uszyć jedno futro. No i tutaj dochodzi jeszcze ten aspekt, to jest ogromna też zanieczyszczenie środowiska, tak, bo resztki z tych, to te zwierzę zostaje, tak, to mięso. I tu padają argumenty, że one zjadają resztki, tak, ale same się produkuje, z tych resztek się produkuje też te tłuszki tych zwierząt. Także... Tak, no, i same odchody, no i kto miał fermerów w okolicy, to wie, co to znaczy, bo po prostu czuć ją na duże odległości. Duże odległości, tak. No nic, chciałem bardzo podziękować za tę rozmowę i za te informacje, które dla mnie, część z nich była zupełnie nowa i wstrząsająca. I no, miejmy nadzieję, że ktoś, ludzie, którzy to obejrzą, tak będą zwracali uwagę. Nie wierzymy w to, że ludzie przestaną jeść mięso, tak? Ale chodzi nam o... Tak, tak, ja też to nie wierzę. Też chciałam uświadomić jedną rzecz, że to, że te zwierzęta są stłoczone w złych warunkach, to nie sprawia, że jedzenie jest tańsze. To sprawia, że członkowie zarządu dostają większe premie, a członkowie rady nadzorczej większe dywidendy, więc jako klienci naciskajmy na firmy, żeby właśnie podobnie jak z jajkami wprowadzić własne kategoryzacje mięsa, stwórzmy popyt na takie ekologiczne produkty. Tak, no tak, jeśli na mięso, to właśnie z takiego no, chowu i uboju, który jest najmniej okrutny. Tak? I co jest nasze wyzwanie, rozumiem, cywilizacyjne i ludzkie, bo po prostu bądźmy lepszymi ludźmi. Tak, poza tym jak wzrasta liczba ludności, to no nie da się tak, że wszyscy będziemy żywili mięsem, bo środowisko tego nie wytrzyma, ale to już jest inny aspekt. Mahatma Gandhi powiedział, że Ziemia jest w stanie wyżywić ludzi, ale nie jest w stanie wyżywić ludzkiej chciwości. No tak, chciwości ludzkiej nikt nie jest w stanie chyba zaspokoić. A poza tym Tomasz to mówił, że to jest jeden z grzechów głównych. Pamiętajmy o tym. Także bardzo dziękuję i do spotkania następnego, gdzie będziemy rozmawiali o psach. Tak? Zapraszam. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.